Dzień dobry Państwu, Tomasz Jarański, Eurosport. Zapraszam na relacje z kolarskich wyścigów. Z wyścigów dwa naraz. Jeden wyścig to szlakiem Majora Hubala, znany, lubiany wyścig dla zawodowców. Drugi to wyścig dla amatorów, Cisowianka Road Tour. A więc Andrzej Sypytkowski, Cezary Zamana znów razem podążają na szosę i te wyścigi robią dla Państwa. Za chwilę zorientujemy się, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam. Zaczynamy od Seulu, czyli rok 1988. Patrzcie, jak to było dawno, nie? W poprzednim wieku. To były Igrzyska Olimpijskie. Andrzej pojechał w drużynie, srebrny medal. Rok później także srebrny medal w Szambeli. Czarek Zamana miał pojechać i ja pamiętam, pracując wtedy w przeglądzie sportowym, że były takie naciski. To była kontra. Czy Czarek, czy Andrzej. W końcu pojechał Andrzej. Palicho, nie wracamy. Już was nie będę o to pytał, ale powiedzmy, wychodzimy od jakiegoś takiego mini konfliktu, a teraz pracujecie razem. Wyścig Hubala dla amatorów, wyścig Hubala dla zawodowców, jak szampon, dwa w jednym. Powiedzcie słów parę, twój to był pomysł, to zacznij. Pamiętałem. Tak, no generalnie, wiesz, zacząłem tworzyć, parę lat robiłem wyścig Hubala, szlakiem Waldemara Hubala, zawodowców. Była jakaś tam przerwa, w tamtym roku reaktywowaliśmy to, no i wydaje mi się, że bardzo fajnie to wyszło. Teraz poszliśmy do przodu, zrobiliśmy pierwszą kategorię wyścigu, ale czegoś mi brakowało i kiedyś sobie wpadłem na taki pomysł, żeby jakby połączyć zawodowstwo z amatorstwem. Czarek robi bardzo fajne wyścigi, te roadtourowe, więc pomyślałem sobie, zadzwoniłem kiedyś do niego, mówię, przyjedź do mnie, pogadamy. Wypiliśmy jakieś tam winko, ja mu zacząłem opowiadać taki pomysł, no i on powiedział, że chyba to jest super. No i się nakręcił i teraz właściwie chyba on mnie bardziej naciska na to, żeby tego, także myślę, że jak to wszystko nam wyjdzie, to naprawdę będzie super, super impreza. Nie? O zawodowcach to wiemy. Amatorzy, twoją ideą, Czarku, jest taki pomysł, żeby robić wyścigi dla amatorów, ale żeby zrobić je w sposób profesjonalny. Dlaczego właśnie tak? Nie lepiej, żeby amatorzy sobie gdzieś tam ścigali, przyjadą rano samochodem, żona przywiezie kanapka do kieszeni, ruszył w trasę, 200 km przejechał, nie ma się gdzie umyć, wykąpać, wraca do domu. Kiedyś jak zorganizowałem pierwszą imprezę dla amatorów i padły nam wyniki, powiedziałem, że przyszło tylko zabawa. Zobaczyłem w zawodnikach tych amatorów wielką złość, że coś jest nieprofesjonalnie zrobione. I uważam, że jeżeli się bierze udział właśnie w wyścigu kolarskim, to powinno to być naprawdę dopracowane do szczegółów, tak jak są to wyścigi robione w zawodowców. Bo rzeczywiście ten rowerzysta, który nakłada kask, szczepia numer, on powinien się właśnie poczuć jak zawodowcy, bo wtedy to chyba sprawia taką największą przyjemność, rzeczywiście odczucie, jak się ważnym jest, jak się jedzie na rowerze, jak można to, co widać w kamerach, w telewizji, jak to fajnie się przeżywa, tak? Więc żeby dobrze poczuć ściganie, żeby amatorzy poczuli, stąd uważam, że powinno się to robić w sposób zawodowy, a to będzie idealne ku temu okazję, żeby zobaczyć, jak prawdziwy znowu wyścig zawodowy wygląda. Zaczynamy w środę, na początku czerwca. Pierwszy etap, który przygotowałeś, no jest taki bardzo na dzień dobry, troszeczkę trudny, bo podjazd pod Święty Krzyż. Generalnie w środę będzie prolog w Kielcach. Aha, czyli w czwartek. Czyli to jest czwartek pierwszy, to jest taki królewski etap, 2800 km przewyższenia prawie. Czyli naprawdę bardzo, bardzo ciężki etap. Idziemy w rejony, gdzie Tomek Grzyna wymyślił tą rundę, bo tam gdzieś parę razy jeździłem, ale Tomek wymyślił dużo. Mamy bardzo dużo krótkich, takich sztywnych podjazdów, gdzie są wąskie dróżki. Myślę, że technicznie będzie dość ciężkim wyścigiem. Oczywiście jeszcze tam nie puścimy amatorów, ale myślę, że w przyszłości też będziemy musieli jakby połączyć to wszystko, żeby oni też wjechali w te góry świętokrzyskie. No i to będzie taki początek. Dzień później robimy jazdę indywidualną na czas i od tego momentu już amatorzy jadą razem z nami, czyli na tej samej trasie, w tym samym dniu, czyli jakby chcielibyśmy, żeby to było nawet porównanie z czasami, będą mieszkali w tym samym hotelu, będą jedli to samo pili, także chcemy, żeby amatorzy naprawdę poczuli takie prawdziwe zawodostwo. Wyścig zgłosiłeś do UCI, ma kategorię pierwszą, czyli no już tak, tak, tak z dużego C. Tak, no po prostu doszliśmy do wniosku, że jeżeli mam coś robić, jeżeli mam poświęcać swój czas, a mój czas jest bardzo drogi, więc doszedłem do wniosku, że jednak nie chciałbym mieć tam jakiegoś średniego wyścigu, chcę mieć naprawdę do przodu. No i tworzymy duży wyścig.
myślę, że tak jeszcze rok, dwa i naprawdę będą przyjeżdżać dość duże drużyny. W tym roku na pewno przyjedzie Gazprom z tej drugiej dywizji, na pewno przyjedzie CCC, na pewno przyjadą wszystkie polskie drużyny. I myślę, że te drużyny ościenne, jakieś czeskie, ukraińskie, niemieckie, z Włoch przyjedzie kilka drużyn, zgłosiło się nam drużyny z Kataru, także no myślę, że będzie tak egzotycznie też. No generalnie chcemy zrobić w ten sposób, że pierwsi będą jechać zawodowcy, ale na wszelki wypadek z początku czołkiem zastanawialiśmy się, czy zrobić przerwę taką 5-10-minutową, nie wiem, czy nie zrobimy więcej jak 10 z 15, dlatego że amatorzy, zawodowcy, jeżeli będzie wyścig poukładany, to mogą jechać w miarę spokojnie, a myślę, że w amatorach nie będzie i jest taka obawa, żeby nie tylko doganiali zawodowców, co będzie trochę śmieszne, nie? Jakby amatorzy podoganiali, więc pewno zrobimy większą przerwę. Poza tym start amatorów będzie troszkę ruchomy, zależało będzie od właśnie tempa zawodowców, więc jeżeli będziemy widzieć, że zawodowcy jadą w miarę spokojnie, no to troszeczkę motoru przytrzymamy, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie, że się... No i to już tam jakieś szczegóły przytrzymywać amatorów, to brzmi dramatycznie. Powiedz, gdzie wszystkie szczegóły można znaleźć, gdzie te informacje w miarę zbliżania się początku wyścigu będą napływały, jakie ekipy startują, kto przyjedzie, ilu będzie zawodników i tak dalej, i tak dalej. No informacja o zawodowym wyścigu to jest na naszej stronie wyścighubala.pl. To jest dla zawodowców, ale oczywiście będzie link, który będzie jakby powiązany z Czarkiem Zamaną. Czarek zajmuje się amatorami, ja zajmuję się zawodowcami. I jakby... No dlatego pojechałeś na olimpiadę. Czarku, amatorzy, gdzie mają szukać wiadomości, oprócz tego kanału YouTube, do którego mówimy? Na różne sposoby. Może być strona Zamana Group lub Road Tour, bo kilka stron ma różnych imprez rowerowych. I to, co jest najważniejsze, bo tutaj nie zostało powiedziane, to jest wyścig wieloetapowy. Zawodowcy z miejsca na miejsca się przerzucają. Natomiast wszyscy amatorzy mają start i mety w tym samym miejscu, czyli czasówka w Rawie Mazowieckiej. Tam też będzie biuro zawodów otwarte dla amatorów. I potem następnego dnia w Opocznie start, meta w tym samym miejscu i finał w Końskich, start i meta też w tym samym miejscu. Także to fajnie połączyliśmy, żeby no, amatorzy mieli troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o logistykę. Więc proszę Państwa, będziemy relacjonować, przypominamy, kończymy relację z wyścigu szlakiem Majora Hubala i Cisowianka Road Tour, początek czerwca. Proszę szperać po stronach, wszystkie szczegóły będą podane, a ja, pozwolicie, no też zaproszę do relacji w Eurosporcie, może jeszcze nie z wyścigu Hubala, ale w przyszłości, kto wie, jak się chcesz piąć po tych szczebelkach, pierwsza kategoria, później Tomek, HC, bardzo później World Tour. Może nie, ale mamy ambicje. No dobrze, w każdym razie inicjatywa jest fajna, dziękuję bardzo, bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że trzymacie się razem. Czarek Zamana, Andrzej Sypytkowski, Tomasz Jaroński. Do zobaczenia na trasie, połamania kół.